Unia Europejska ocenia, że do 2030 roku będzie brakowało około 1 milion specjalistów w branży IT. Już dzisiaj Polska i cała Europa bardzo wyraźnie zaczyna odczuwać brak pracowników w tym sektorze. Ten odczuwalny deficyt, zwłaszcza wśród programistów, zdecydowanie wpływa na poziom zarobków. W zależności od regionu, wielkości firmy, stażu czy doświadczenia, programista zarabia od kilku do nawet kilkunastu tysięcy złotych miesięcznie. A wszystkie prognozy wskazują, iż z roku na rok znacznie, a w tym samym wynagrodzenie, tego zawodu będzie stale wzrastać. Nie dziwi zatem fakt, iż coraz więcej młodych ludzi chce związać swoją przyszłość z branżą informatyczną. W naszej szkole może kształcić się jako technik programista. Nauka trwa 5 lat i kończy się dwoma egzaminami zawodowymi. Ojej! Podczas nauki zapoznasz się z tworzeniem stron internetowych oraz bazami danych i programowaniem aplikacji. Tworzenia i administrowania systemami zarządzania treścią. Projektowania, programowania i testowania zaawansowanych aplikacji webowych. Projektowania, programowania i testowania aplikacji desktopowych. Programowania i testowania aplikacji mobilnych.